Dobry Państwu, moje nazwisko Przemysław Żak z Fundacji Stańczyka. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panią Aldoną Gibalską, wiceprezes Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, księgową zajmującą się rachunkowością w organizacjach pozarządowych. Porozmawiamy na temat pojęcia fundraiser, ale przede wszystkim jego znaczenia dla finansów organizacji. Może na początku zacznijmy w ogóle, kim fundraiser dla organizacji jest. Bardzo dobre pytanie. Musimy sobie zadać właśnie, kim jest fundraiser, czyli co ta osoba robi w organizacji. Taka osoba powinna być zatrudniona do pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowej. Te środki są w postaci darowizn, w postaci dotacji, w postaci 1%, w postaci współpracy z biznesem poprzez umowy sponsoringowe, umowy barterowe i wiele innych źródeł finansowania, do których fundraiser powinien przyłożyć swoje starania, aby pozyskać na działalność organizacji pozarządowej. No tak, to jest bardzo dużo różnych możliwości. W szczególności widzimy tutaj organizacje z OPP, bez OPP, z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez takiej działalności gospodarczej. Rozumiem, że jeśli chodzi o działalność gospodarczą w postaci sponsoringu, to tutaj jest najprostsza sytuacja, bo koszty takiego fundraisera wpuszczamy, mówiąc potocznie, w koszty działalności gospodarczej. Dokładnie. Do działalności gospodarczej, tak jak Pan powiedział, koszty takiego fundraisera księgujemy jako koszty uzyskania przychodu i cały koszt tego fundraisera jest pokrywany z działalności gospodarczej. Natomiast mamy problem, jeżeli taki fundraiser pracuje tylko i wyłącznie w działalności statutowej, organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym, że przede wszystkim nie możemy wypłacać fundraiserowi tak zwanego procentowego udziału w pozyskiwanych środkach, które przyniósł. Powinien mieć stałą pensję, może być to umowa o zlecenie bądź umowa o pracę. I teraz musimy się zastanowić, co dalej z kosztami, skąd pokryć koszty tego fundraisera, z jakich źródeł możemy ich sfinansować. W związku z tym musimy bardzo dokładnie prowadzić rozliczenia tego fundraisera, czyli w jaki sposób pozyskał, ile pozyskał darowizn, ile pozyskał innych źródeł sfinansowania i określamy wtedy proporcjonalnie koszty działalności tego fundraisera z całego roku do przychodów, które pozyskał w ogółem przychodów całej działalności organizacji. Nie wiem, czy to jest jasne dla Państwa. No, nie jest, przyznaję szczerze. Za to jeszcze, zanim byśmy to wyjaśnili, chciałbym dopytać, ponieważ Pani powiedziała, że nie można prowizyjnie wynagradzać takiego fundraisera. Sądzę, że bardzo dużo organizacji, jeśli już zaczyna myśleć o fundraiserze, to właśnie pierwsze, co myśli, no niech on się sam finansuje, dopiero jeśli coś załatwi, to niech w takim razie jakiś procent sobie z tego weźmie, a w tym momencie oznacza, że organizacja musi wyłożyć z założenia już jakieś pieniądze na takiego człowieka. Więc dlaczego nie ta prowizja? Dlatego, że tak, przede wszystkim to fundraiserzy posiadają coś takiego, co się nazywa etyką fundraiserską. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że wtedy zatrudniamy osobę do usługi, czyli do usługi pozyskiwania środków finansowych. A jak wiadomo, ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie mówi, że wszystko to, co jest związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest działalnością gospodarczą. W związku z tym musimy wykluczyć zatrudnienie fundraisera procentowo z tytułu pozyskiwania środków finansowych, tylko zatrudniamy go z tytułu zawodu fundraisera, czyli z zawodu również pozyskiwania środków finansowych, ale na działalność statutową. To w takim razie wróćmy do tego, jak rozliczać takiego fundraisera. Rozumiem, że tutaj w ogóle podstawa prawna, czyli ta umowa, nie ma większego znaczenia, czy to będzie umowa zlecenia, czy umowa o pracę. Nie, to może być każda jedna umowa cywilnoprawna, czyli wynikająca z kodeksu pracy bądź z kodeksu cywilnego. I jak traktować w takim razie ten koszt tego fundraisera? Mówiła Pani o proporcjonalnym rozliczaniu względem przychodów całej organizacji. Przyznaję, że troszeczkę się pogubiłem, bo tak sobie myślałem, że to w takim razie w kontekście tylko i wyłącznie jego przychodów będziemy rozliczać to jego wynagrodzenie. Każda organizacja pozarządowa podlega również ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
I nie ma czegoś takiego, że jeżeli uważamy, że prowadzimy organizację pozarządową, że jesteśmy zwolnieni z podatku. Każda organizacja płaci podatki, tylko odpowiednie artykuły zwalniają nas z tego ustawowo. A co dotyczy fundraisera i kosztów z nim poniesionych, to musimy się zastanowić, pod jaki artykuł podlega ten koszt uzyskania przychodu dotyczące kosztów poniesienia przez tego fundraisera. I proszę Państwa, tutaj koszty tego fundraisera musimy rozliczyć proporcjonalnie do przychodów, które on pozyskał. Czyli mówiąc prostym językiem, mamy koszty w postaci wypłaty dla tej osoby i mamy przychody w postaci pozyskanych darowizn, pozyskanych dotacji, pozyskanych innych źródeł finansowania działalności statutowej. Ale nie tylko fundraiser pozyskuje te środki finansowe, pozyskują je również inni członkowie organizacji. Albo po prostu ktoś wpłaca. Albo po prostu ktoś wpłaca. W związku z tym prowadzimy dodatkowo ewidencję i rozliczamy taką osobę, ile pozyskała tych środków finansowych. A o to chodziło, jeśli chodzi o proporcjonalne rozliczanie. O to chodzi, jeżeli chodzi o proporcjonalne rozliczanie. W związku z tym później, pod koniec roku, wyliczamy procentowo, jaki udział jest środków pozyskanych przez tego fundraisera do całości pozyskanych środków i wtedy proporcjonalnie, procentowo kwalifikujemy koszty związane z tym fundraiserem jako koszt uzyskania przychodów danego roku. Co dzieje się z pozostałą kwotą, prawda? Bo może się okazać, że nie będziemy mogli 100% kosztów tego fundraisera zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów. Więc zgodnie z artykułem 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozostałą część kosztów związanych z fundraiserem przenosimy na rok następny jako koszty przyszłych okresów i wykazujemy go w bilansie, nie obciążając rachunku wyników. Pomimo tego, że te koszty już zapłaciliśmy. Pomimo tego, że te koszty, dokładnie, pomimo tego, że te koszty zostały już zapłacone. Co się dzieje z tą kwotą w następnym roku? W następnym roku fundraiser jest zobowiązany do pozyskania takich środków, żeby pokryć swoje koszty związane z rokiem ubiegłym i z rokiem bieżącym. Czyli nawet jeśli mamy tą nadwyżkę z pozostałych darowizn, których fundraiser nie uzyskał, tylko po prostu ludzie nam wpłacili, to my z tej nadwyżki nie możemy pokryć w rachunkowości kosztów tego fundraisera, tylko tą nadwyżkę przepiszemy na przychód przyszłego okresu, tak? Tak. Jak rozumiem? A tak. Koszt fundraisera jako koszt przyszłego okresu. Dokładnie, dokładnie. Znaczy tą nadwyżkę przekażemy na koszty przyszłych okresów, czyli również nie podwyższymy sobie wyniku finansowego, tylko ta część będzie wykazana w bilansie. Natomiast nie możemy pokryć tej części, którą nie pozyskał fundraiser, kosztami fundraisera. W związku z powyższym, jeżeli fundraiser nam się w przyszłym roku nie sprawdzi i okaże się, że nie pozyskał tych środków, to w takim przypadku powinna zrobić organizacja. W takim przypadku organizacja powinna podjąć uchwałę, że po prostu popełniła błąd zatrudniając tego fundraisera, gdyż nie zarobił jak gdyby na swoje utrzymanie i uchwałą zakwalifikować te koszty fundraisera w koszty ogólne działalności statutowej. Czyli niestety będziemy musieli pokryć właśnie z tej rezerwy pozyskanych pozostałych środków finansowych poprzez darowiznę. Ale to jest oczywiście związane z rozwiązaniem umowy z tym fundraiserem. Tak, to jest związane z rozwiązaniem umowy z fundraiserem w danym momencie. I to już następny rok, czy też organizacja może dalej czekać? Spotkałem się bowiem z twierdzeniami, że fundraiser i że tak powiem zwrot inwestycji fundraisera może się pojawić po 2 latach na przykład dopiero. To jest już kwestia umowna w organizacji i kwestia podejścia zarządu. To podejmuje zarząd decyzję wtedy, jak widzi, w jaki sposób ten fundraiser pracował, bo to też jest jak gdyby podstawą do poniesienia tych kosztów i przychodów, które mogą być w przyszłości dopiero osiągnięte przez fundraisera. Jak wiemy, rozmowy ze sponsorami czy z firmami
zewnętrznymi polegają na tym, że nie idzie fundraiser i w ciągu 5 minut nie otrzymuje środków finansowych, tylko takie rozmowy trwają dość długo i koszty również z tym związane są rozliczane w czasie. Mówi pani, że można te koszty wynagrodzenia, czy też powinno się te koszty wynagrodzenia fundraisera rozliczać w kontekście przychodów, jakie on przynosi, czyli tych, rozumiem, darowizn, które, mówiąc brzydko, załatwi dla organizacji. Ale tak patrząc się z punktu widzenia tej konkretnej darowizny, ten darczyńca daje na konkretne działanie statutowe. I w tym momencie może być wbrew tej nawet umowie darowizny przeznaczenie przecież tych pieniędzy na wynagrodzenie fundraisera. Jak to w tym momencie powinno być przez organizację rozwiązane? Każda darowizna rzeczowa powinna mieć darowizna celowa, przepraszam, powinna mieć skonstruowany budżet realizacji tego działania. Wiadomo, że darczyńca daje nam tą darowiznę celową na jakiś cel. Ale coraz częściej się zdarza, że darczyńcy proszą o to, żeby przedstawić im budżet, na co faktycznie zostało to wydatkowane. I ta praca fundraisera powinna być ujęta w kosztach tego budżetu i powinna być sfinansowana właśnie ze środków tej darowizny. I tu może być różnie, dlatego że różnie procentowo, w zależności od wielkości tej darowizny, możemy tą pracę fundraisera kwalifikować do tych poszczególnych darowizn celowych. Czyli wniosek jest taki, że my powinniśmy, na przykład ustami fundraisera, wprost ostrzec jakby darczyńcę, że część pieniędzy, które on nam przekaże, zostaną przekazane na wynagrodzenie tego fundraisera, że jednak ten fundraiser musi być z czegoś sfinansowany i powinni się liczyć z tym i na przykład zgodzić się, że na przykład 5%, 10%, w zależności też jaka będzie ugoda pomiędzy stronami, będzie przeznaczone nie stricte w sumie tak naprawdę na działalność statutową, tą w sensie takim potocznym, ale na koszt tego naszego fundraisera. Zgadzam się, tylko że nie ostrzegamy darczyńcy, tylko go uświadamiamy, że ta darowizna celowa jest wydatkowana na cel, ale z tym celem są związane koszty, które należy ponieść, czyli nawet zwykłe koszty administracyjne. A taki fundraiser pofatygował się do tego darczyńcy, spisał z nim umowę, opowiedział o tym projekcie, jaki ma być realizowany z tej darowizny. W związku z tym poniósł jakieś koszty z tym związane. I darczyńca jak gdyby uświadamiany jest poprzez właśnie poszczególne pozycje budżetowe, na co zostaną wydatkowane te środki finansowe z jego darowizny. A jeśli on sobie nie życzy czegoś takiego, no to w tym momencie po prostu najlepiej nie podpisać takiej umowy darowizny. Nie spotkałam się z takim. Z takim przypadkiem, prawdę powiedziawszy, raczej wręcz odwrotnie, darczyńcy zastrzegali sobie przy darowiznach celowych, że przypuśćmy przy 10 tysiącach, 1000 zł proszę przeznaczyć na koszty administracyjne. Które są w zasadzie też kosztami naszej działalności statutowej. Jeszcze, żeby się dopytać, żeby była pewność, rozumiem, że możemy inwestować w tego fundraisera, no bo skądś musimy pokryć te koszty jego wynagrodzenia, z innych przychodów na działalności statutowej, nawet tych darowizn, które darczyńcy nam przeznaczają na działalność statutową. Czy też tutaj powstanie jednak pewien zgrzyt? No wiadomo, że środki finansowe ten fundraiser będzie musiał otrzymywać, jeżeli podpiszemy z nim umowę o pracę, więc wiadomo, że co miesiąc będziemy musieli wypłacać temu fundraiserowi wynagrodzenie. Będzie ponosił koszty przyjazdów, dojazdów do różnych instytucji. W związku z tym będzie finansowany z bieżącej działalności, ale przy rozliczeniu rocznym będziemy musieli zakwalifikować te koszty do odpowiedniej puli, czyli do tej puli związanej z pozyskiwaniem środków przez fundraisera. W takim razie dziękuję bardzo i poproszę może, jeśli byśmy mogli jakoś tak podsumować tą dotychczasową rozmowę, takie podstawowe, te wszystkie ustalenia w zasadzie, do których doszliśmy w czasie rozmowy na temat fundraisera i jego rozliczenia w organizacji. Możemy podsumować to w kilku punktach. W pierwszym punkcie na pewno wiemy, że fundraiser działa na rzecz organizacji pozarządowej w celu pozyskiwania środków na jej działalność. Drugi punkt to jest taki, że fundraiser musi być zatrudniony z tytułu umowy cywilnoprawnej bądź z tytułu kodeksu pracy, czyli z tytułu umowy o pracę. Nie może mieć wynagrodzenia prowizyjnego.
I następną rzeczą to jest to, że koszty fundraisera są kosztami uzyskania przychodu, tylko albo kosztami uzyskania przychodu w danym okresie, czyli w tym roku, w którym pracował, albo te koszty są jak gdyby rozłożone w czasie, czyli będą dopiero pokryte również z pozyskanych środków w roku następnym. I tu możemy dać też taki przykład. Na przykład, jeżeli mamy całość pozyskanych darowizn nie przez fundraisera, tylko przez inne osoby bądź same instytucje wpłacają na rzecz organizacji, przypuśćmy, dajmy tą kwotę 20 bądź 30 tysięcy, i fundraiser został zatrudniony, ale nie pozyskał w tym danym okresie rozrachunkowym żadnego dofinansowania na rzecz organizacji i skonsumował te 30 tysięcy, bo wiadomo, jeżeli był na umowę o pracę, musieliśmy mu wypłacić wynagrodzenie, ponosił koszty związane z delegacjami, z przyjazdami do instytucji, i praca tego fundraisera dopiero będzie widoczna w następnym okresie rozliczeniowym. W związku z tym nie obciążamy wyniku finansowego kosztem tego fundraisera, jak również nie podwyższamy przychodów wyniku finansowego przychodami pozyskanymi, dlatego że te przychody zostały pozyskane na realizacji działań statutowych w następnym okresie rozliczeniowym. Natomiast ta kwota będzie widoczna w bilansie, czyli jako koszty przyszłych okresów, czyli koszt fundraisera i przychody przyszłych okresów jako przychody działalności statutowej na realizację projektu w następnym okresie. Natomiast fundraiser ma za zadanie znaleźć środki finansowe na pokrycie kosztów poniesionych już na jego zatrudnienie. Dziękuję uprzejmie w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wywiad powstał jako materiał dodatkowy z konsultacji eksperckiej w ramach projektu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej imienia Stańczyka, NGO 2.0 i Prawo, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku.